Nowoczesna bryła i futurystyczne rozwiązania architektoniczne to nowy budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego, który powstał w ramach projektu Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski. Dzięki dofinansowaniu udało się nie tylko wznieść przepiękny budynek, ale co ważniejsze, utworzono w nim specjalistyczne laboratoria i pracownie, które zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę za ponad 34 miliony złotych. Kompleks posiada sale wykładowe z zapleczem dla obsługi aparatury audiowizualnej, sale ćwiczeniowe oraz znakomicie wyposażone pracownie, dzięki którym zarówno studenci, jak i doktoranci mogą zapoznawać się z zasadami tworzenia nanostruktur. Dzięki projektowi Uniwersytet Rzeszowski znalazł się w wąskim gronie uczelni, które mogą sobie pozwolić na projektowanie oraz wytwarzanie nowoczesnych materiałów rzędu nanometra. Nowa infrastruktura obejmuje także pokoje czyste o łącznej powierzchni 200 metrów kwadratowych, w których znajdują się laboratoria naukowe i technologiczne, wyposażone m.in. w system do wytwarzania struktur półprzewodnikowych metodą MBE, podstawową i najbardziej zaawansowaną technologię wytwarzania nanostruktur. Spektrometr masowy TOF-SIMS dla analizy składu wytwarzanych nanostruktur. Skaningowy mikroskop elektronowy Helios 650 z emisją polową oraz kolumną jonową dla nanolitografii w celu tworzenia nanoprzyrządów z dokładnością do 10 nanometrów. Przy otwarciu naszego ośrodka w maju zeszłego roku dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju profesor Kurzydłowski wypowiedział się: macie Państwo najbardziej współczesne centrum dydaktyczno-naukowe w kraju. I tak jest. Nasz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii posiada najbardziej współczesną aparaturę technologiczną i badawczą. Zwracam się do młodzieży regionu. Proszę Państwa, żeby studiować wysokie technologie, nie trzeba wjeżdżać do Warszawy, tym bardziej trzeba wjeżdżać na Wyspy. Macie to tutaj, Rzeszowe, w naszym Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt dał możliwość także kształcenia studentów na najbardziej nowoczesnej aparaturze, dzięki której mogą poznawać zasady działania ultranowoczesnych mechanizmów i zminiaturyzowanych struktur stosowanych w najnowocześniejszych urządzeniach.